Siemoneczko, witam Was we wtorek. Ja się zabieram za to, co zacząłem wczoraj, nie skończyłem, czyli pomalowanie tego akrylu teraz. Także uklejam sobie tutaj te cokoły z góry i będzie można się zabierać za pomalowanie. A następnie chciałbym zrobić silikony. No i po silikonach wrócić tam na już na te sufity. Zacząć tam coś z tym lecieć, podokańczę te udeki, no a później zobaczymy co dalej. Jedno jest pewne, o taśmie na udekach już nie zapomnę. Po wczorajszym, także tak to będzie wyglądało. Jeszcze może się okazać, że Rafał przyjedzie teraz jakoś na dniach, żeby pozaciskać wszystkie te rurki, żeby to już było gotowe. Przy okazji będę mógł gdzieś tam go podpytać, co i jak dokładnie z hydrauliką jeszcze. Jakie też jego zdanie na różne tematy i na producentów pomp i w ogóle. Jest, także coś tam może w tym tygodniu się dowiem. No i ogólnie jeśli chodzi o bufor sam, słuchajcie, to myślę, że bufor tutaj w sobotę prawdopodobnie wjedzie. Bo wtedy będę mógł poprosić chłopaków o pomoc, żeby mi tu pomogli z tym wjechać. Zjadą na weekend, więc też tak to będzie wyglądało. Dobra, to zabieram się, oklejam to i zaraz jakaś farbka, pędzelek i lecimy z tym. A później silikony, czyli odtuścić wszystkie krawędzie i pojechać z silikonami. Okej, to zaczynam te malowanie. Przejechałem sobie jeszcze palcem po taśmie, żeby dobrze dolegało, żeby sprawdzić, czy nigdzie mi się nie odkleja, żeby nie było jakiejś afery. No i lecę tak, jak najcieniej w sumie tutaj, żeby to bardzo nie wjeżdżać też, żeby tu nie zrobiło się takie odbarwienie. Nie wiem czemu tak akurat się dzieje, czy to jest z powodu tego, że tam pistoletem, a tutaj pędzlem i dlatego widać tą różnicę taką. W każdym razie jadę z tym teraz po kolei, zaklejam to, zamalowuję i... No i będzie można ściągać taśmę i będziemy mieli to gotowe. Dobra, przejechałem sobie kawałek, tak rozkminiam teraz, czy ściągać, czy nie ściągać, czy będzie widać, jak to się nazywa, czy ten akryl nie będzie nam przebijał spod spodu, ale nie widzę, żeby, no powinno być chyba ok, wydaje mi się. Nie widzę, żeby gdzieś tutaj było białe czy coś, także w miarę grubo tego daję, więc mam nadzieję, że będzie ok. Także zdejmuję, nie czekam. Zdejmę ten kawałek, nie dalej będę leciał. Bo nie powinien mi ten akryl, kurde, przeszkadzać. W sensie, że przebijać, nie? Że ta farba nie przykryje tego. Taką też mam nadzieję. Nie no, chyba spoko będzie. Zobaczymy jeszcze jak przeschnie, ale wygląda na to, że jest ok. Ściągam to dalej, mam tu już pomieszczenie przemalowane to, ale tu widzę, że mi wyszło trochę, ale to już nie będę nic z tym robił, teraz nie będę mazał tego, tylko poczekam, aż podeschnie, tylko nożykiem lekko skrobne i będzie ok. Nie ma co tu teraz rozmazywać tego, bo tego bałaganu większego mógłbym narobić. No i ściągam tylko tu teraz taśmę, tutaj i wjeżdżam na kibelek, objeżdżam i mamy to gotowe. No dobrze to wygląda, elegancko, mnie tam się podoba. Takie wykończenie spoko będzie. Dobra, machnę ze klina jednego, żeby mi lepiej robota szła. Nie no, żartuję oczywiście. Słuchajcie, odtłuszczam sobie wszystkie krawędzie. Ja zawsze używam benzyny ekstrakcyjnej albo jakiegoś odpowiednika. I akurat w Anglii w piątkach, w butelkach, znaczy takich puszkach było 5-litrowe. Panel wipe to się nazywało. To było dla lakierników do przymalowania elementów samochodowych. Też coś na zasadzie benzyny ekstrakcyjnej. Ktoś kiedyś mi pisał gdzieś w komentarzu, że benzyna ekstrakcyjna jest tłusta. Ja mam odmienne zdanie na ten temat i wydaje mi się, że na pewno jest mniej tłusta niż jakikolwiek płyn, którym czyścimy przed fugowaniem, więc akurat tutaj ja stosuję ekstrakcyjną i moim zdaniem jest to najlepsze, co możemy użyć tak naprawdę pod te silikony, więc też tak robię. Przejeżdżam po całości, odtłuszczona, mamy gwarancję, że to będzie nam się trzymało jak trzeba i ten silikon nam się będzie trzymał tutaj.
Dobra, kończę sobie oklejać. Żona mi znalazła jakiś spryskiwacz, więc będę coś tam miał, żeby prysnąć. Tutaj tylko sobie okleiłem, stwierdziłem, że sobie tu okleję. Bo będzie mi wygodniej tutaj ściągnąć później elegancko przy tym, przy progu, że tu za bardzo, bo tu grubiej będzie szło, więc nie chciałbym tutaj nawalić, nie wiadomo co, później się męczyć z tym. Tu też mam oklejone, tu też futryny z dołu oklejone, kratka oklejona i tamte te też oklejone. A i jeszcze tutaj chyba sobie dam po kawałeczku. Idę tylko po płyny i zaraz startuję. Tylko powiem wam, ja mam jedną tubę tylko tego. Jak patrzę na tą ilość silikonu, jaka tu będzie szła, więc nie wiem, czy się nie skończy na tym, że mi się gdzieś skończy silikon, kurde. Ale cienko będę starał się dawać, bo to nie ma potrzeby, żeby tu nie wiadomo ile tego dawać, więc mam cichą nadzieję, że po prostu mi go starczy. No zobaczymy. Dobra, to zaczynamy tą nierówną walkę. Silikony, to jest to, co ja najbardziej lubię. Jakiś kawałek papieru tylko, żeby... Ten pistolet taki słabawy jest. Niby dobry, fajnie się wyciska i jest taki solidny, ale... Jak to się nazywa? No właśnie, tu na tych przeskokach też będzie zabawę na pewno. Na tych przeskokach, na płytkach, nie? Zawsze... Coś się może... A, tu nawaliłem, co za gość. No i lecę tak do końca od razu, nie robię sobie przerw, mam nadzieję, że nie zdąży mi się tam przez ten czas podeschnąć, bo kurde, później jak się pryśnie, pryskaczę za daleko, to może sobie bałaganu narobić, bo później na mokro nie położymy silikonu, zaczyna się mazać i się dzieje, co się dzieje. Więc spróbujemy tak i tyle, no co. Jeszcze zacząłem od najbardziej widocznej strony, też dobry gość jestem, ale no co zrobić. Jak będzie, tak będzie. Właśnie, to się zatrzymuje na tych. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Od razu do końca tu polecę i... Z tym pryskaniem to też, tak powiem wam, różnie, kurde. Czasem to sobie tylko na tą pacę dawałem, gdzie ona jest. Tylko na to i... Delikatnie też przyszło to ściągnąć, ale tutaj no spróbujemy z tym. Zobaczymy. Pryskacz też taki. I tutaj to było to, nie? Tak jest. Dobra. Papieru od razu. Żeby to ścierać. No i lecimy. Tu postaram się po ukosie trochę pójść, to nie będę może na tym przejściu wtedy tak mocno ten... jak to się nazywa? Przeskakiwał, ale i tak się robią te przeskoki. No nic się nie poradzi, co zrobić. Tylko coś mi jakąś szramę zostawia tutaj, kurde. Czemu tak? Jeszcze mocniej muszę docisnąć. Żeby też nie za dużo tego było nawalone, bo to nie będzie wcale estetycznie wyglądać. Gdzie ja to włożyłem w ogóle? No i dobra, to lecimy, tak? Po kolei. Jak najcieniej tutaj, żeby nie ma potrzeby. Oczywiście kolor też silikonu widzę, już nie pasuje do koloru fugi. Z tego powodu, że ona jest jednak taka czerwonawa, nie? Się zrobiła. Dziadowska, a nie... Taka, jak jest na pudełku napisane. No ale... Nic się nie poradzi, czas tym żyć. Przykład tego, jak se pryśnie przypadkiem się wodą i później zacznie się ściągać. On już tam się nie chce wtedy kleić, trzeba będzie do tego wrócić, jak podeschnie i tam dołożyć, bo inaczej to ja tego nie zrobię na pewno. No i dobra, lecę z kibelkiem już i będzie mi koniec, tu mi się nawaliło, kurde, ten pistolet taki jest średniawka, powiem wam, bo od razu o, wypycha czubkiem, jak tylko się popuści, to wypycha pierdzielone, nawet jak się naciśnie na spust. Od razu całość tu poleciałem. Cyk, i teraz tylko płyn i ściągamy i temat załatwiony. To papieru jeszcze wezmę, tu zaraz gdzieś się nasypię, ale tu mam
benzynę ekstrakcyjną, popatrzę sobie, czy gdzieś nie zrobiłem śladów. Tu ścierałem, bo... No i ręką ta dotknął, co za gość. Benzyną ekstrakcyjną elegancko tu schodzi, także spoko jest. Dobra, płynu trochę i wykańczamy to i... Będę leciał na przerwę. No i po przerwie wracam już na te, jak to się nazywa, na sufity, na te udeki. Okej, wróciłem i zaczynam od tego, żeby sobie folii naciąć więcej, bo co mi tam zostały dwa kawałeczki, więc i tak i zaraz będzie mi potrzebna. Dlatego machnę sobie kolejne 5 pasków, 10 w sumie. Po 3 metry to już starczy na korytarz na pewno. I zaraz będę brał się za montaż kolejnych. Tutaj dookoła komina oblecieć, no i tam z kuchni i korytarz później tutaj dalej dookoła objechać i będziemy to mieli. Wtedy będzie można z tymi grzybkami powalczyć. Okej, zacząłem coś działać. Przeniosłem już sobie laser tutaj, tylko przykręciłem jeszcze z tamtej strony, póki miałem laser, tego tutaj, tą obrysówę. No i słuchajcie, dobrze nie naklejałem tutaj tej folii wszędzie pierw, bo to by dzisiaj był efekt taki właśnie tego. Wszystko by wisiało. Dlatego trzeba to na bieżąco po prostu robić, żeby nie zdążyła spaść. I tam jeszcze się coś pokleiło, widzę. No i zaczynamy tu lecieć teraz. Aby to dojechać tutaj ten kawałek i później na korytarz tam wjeżdżamy. No dawaj, kurde. I powoli do przodu, aby te obrysówy objechać. No i te grzybki zacząć kręcić. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to jutro będziemy mieli to złożone jakoś tu większość tego sufitu. Choć pewien nie jestem. No i teraz już po kolei tylko uzupełnię i jadę z tym tam dookoła. Spotkamy się gdzieś na korytarzu. I dojeżdżam do końca. Mamy to puszczone, także zaraz lecę po drugi laser i coś tu będę chciał się rozmierzyć z tymi grzybkami. Tylko muszę tutaj do wieńca się jeszcze dopierdzielić chyba. Wydaje mi się, nie mam wyjścia. Zresztą od tamtej strony będę musiał ten krótki kawałeczek tu z zawinkla jeszcze zrobić i będzie można z tymi grzybkami zacinać. Dobra. Ale tu mamy, musiałem lampę odczepić, bo mi przeszkadzała przy laserze. No i tyle w sumie. Idę po szóstkę wiertło i ten. I wiertarę i na wiertce jeszcze tutaj te. Raz, dwa, trzy dziury poprzykręcam i mamy gotowe. Okej, to spróbuję jakoś złapać ten poziom, słuchajcie, żeby to było tak jak trzeba. No właśnie tu, kurde, co tobie jest? Coś takiego będzie. Wziąłem też tą blaszkę, nie musiałbym tak naprawdę. Ale żeby nie było, ciut za wysoko chyba jeszcze będzie. Bo to już mi leży tutaj, tu mamy wszystko równo, no delikatnie niżej laser i będziemy mieli tą wysokość już złapaną. Będę wiedział, że wtedy równiutko laserek muszę dawać do... Mówiłem troszkę niżej, tak? Czy wyżej? Już mi się popierdzieliło. A niżej trochę. To będziemy mogli łapać to sobie powoli. No i tak teraz. Tu będę musiał sobie łapać tak, że tylko delikatnie wiązka lasera na ten będzie mi nachodzić i inaczej tu nie będzie już. Jak tu pierwszego dać? Myślę, że z 20 cm dam pierwszego. Tu mamy 4,60 szeroko. Tu 20, tu 20 i później co 60. To co by wyszło? No to by pasowało chyba tak. Tylko jakiegoś markera gdzieś tu miałem, żeby było widać. Nie wiem, czy od razu od tego mierzyć, czy od czego. O tej dechy, ona tutaj siedzi na zero z tym, więc sobie zaznaczę tutaj dwie dyszki i dalej od razu 80 też można by było.
Kurde, mogę sobie drewnianą przynieść metrówkę. A dobra, to tam tyle o ile. Jeśli tu ominiemy dziabny, to się nic nie stanie. I tu będzie 80, to będzie tutaj dać 60 metr 80, przepraszam, 80 metr 40 i 2 metry. Będzie zaraz dalej za tym. Dobra. No i tak musimy to pokreskować. Słuchaj, stąd już sobie pójdę znowu, co ten. Co 60. Zobaczymy, jak tam się, jak tam, co tam wyjdzie na końcu. 60 mamy tutaj. Tam, jak się mówi, machnę o te, nie wiem, milimetr, czy nawet 5 na całej szerokości, to się nic nie stanie z tego powodu. 60. 60. Tak samo zrobię z tamtej strony, tylko tyle, że tutaj też będę musiał to zrobić na tej przedostatniej belce. Bo inaczej mi to nie wyjdzie, kurde, za daleko. Zobaczymy, co tu wyjdzie mi na końcu. Czy dobrze to myślałem? Chyba słabo. A to nie istotne, że będzie trochę mniej. Tu 6 dych wyjdzie. No i dobra, i wyjdzie nam tutaj blisko ten jeden. Zrobimy go na 50 i tyle. Nawet byśmy mogli jeszcze mniej, bo tu się i tak oprze. Tak czy inaczej. No to zrobimy tego 40 i tyle. Dobra, mam laser ustawiony pod pierwsze. Tu gdzie kabel, to będę musiał przenieść się na drugą stronę. Na tej jednej belce tutaj tej. A resztę będę skręcił sobie właśnie tak jak laser pokazuje. Zacznę od tamtąd i będę powoli jechał. Tylko trzeba jeszcze tamten włączyć. Wkręty mam takie zdrowe. 6x60. Tu trzeba odpalić jeszcze ten laser. Po dwie sztuki będę sobie dawał, one mają takie rowki tutaj, z tego co widziałem. Dobra. Mamy to. To wjeżdżam, zaczynam tutaj. Tutaj mi zeszło z tym, żeby ten laser fajnie na linii ustawić. Ale i tak lepiej chyba jak z tym sznurkiem tutaj biegać i starać się ustrzelić co nieco. No i teraz co? Tutaj trzeba by było złapać. Sobie tą linię gdzieś, gdzie to byłeś? Tutaj jesteś. No i dobra, i tak. Tak to by musiało być. Tylko teraz tak, jak sobie go zamontować? Pierw, czy dać tutaj, czy od razu dawać w tą, bo on może mi się ruszyć lekko na tym, czyli chyba lepiej zapodać go w tą. Chodź tutaj. Żeby ewentualnie góra-dół jeszcze można było sobie przyregulować, jakby gdzieś tam uciekł. No, czuję, że bateria ucieka. No i dobra, tak by był. On, czy jeszcze trochę w dół. Pójdziesz ty w dół trochę, czy nie? No i tak jak teraz. Inaczej nie ma co tu świrować i drugiego dać na środek dziurki tutaj. Powinno być ok. Koniec ewidentny baterii jest. Dobra. I tak to będziemy kręcić po kolei. Mam pierwszy rząd przykręcony. Tak z ciekawości, słuchajcie, zobaczę czy ten. Czy leży jak trzeba wszystko. Względem tej obrysówki. Jak to się wpina w ogóle? Ja tego w życiu nie robił. Oż kurde! Aż tak ciężko? Znaczy jak taki wejdzie po prostu, czy tu nie będzie jakiegoś luza, bo nie będzie za ciasto. O to mi chodzi, nie? No i by się działo, co? Tak trzeba. Tu już więcej nie pójdzie. Po prostu chcę, jak to powiedzieć, że być pewien tego, co robię, żeby nie było, że wiecie, że kurde, jakaś lipa jest.
No i dobra, inaczej nie będzie tak naprawdę. Nie wiem, ile luzu jest na tych hakach, jak one bardzo są ściśnięte do siebie, ale widzę, że tutaj jest spoko, także... Tak, no, styka się z tym, no może niż milimetr luzu jest jakiś, ale to chyba tyle to może być, już tam nie wycyrkujemy, zresztą to jest blacha tylko. Więc tak to będzie wyglądać. Dobra, zabieram się do następnego, mam ustawionego już tak, że mogę kręcić następnego. Tylko tam z tego haczyka ostatniego nie kręciłem, żeby nie blokować sobie, jak to się nazywa, nie blokować sobie światła lasera, bo mogłoby gdzieś mi uciec do lasu i by nic z tego nie było. Ustawiłem sobie kolejny ten, jak to się nazywa, kolejną linię, ale wydaje mi się, że wałek jakiś tutaj będzie. Ktoś mi wajchę chce tu zapodać, coś mi się wydaje, bo to będzie za blisko chyba tego, czy nie? Przejdzie czy nie przejdzie? Oto jest pytanie. Przejdzie, ale fart, zobaczcie. To prawda, centralnie nad tym tutaj przejdzie, ale mamy miejsce, mamy luzu. Tak jest. Niewiele, bo niewiele, ale jest. Dobra, czyli możemy montować. Bo się obawiałem, że kurde, że tutaj nie przejdzie, ale... Ale uda się. Okej, ja kończę na 5 rzędach. Zakończam dzisiejszy dzień. Późno się zrobiło, więc trzeba spadać. Także ode mnie na dzisiaj tyle. Jutro mam nadzieję, że po 11 mi się uda tutaj wrócić na rejony i zacząć działać dalej. No i mam nadzieję, że te grzybki to tu nie powinno już mi długo zejść, z pół godzinki. Powinien mieć to przykręcone, no i tutaj parę ich zostanie, wiele tutaj nie będzie tak naprawdę, więc to już ogarniemy. No i później będziemy jechać z tą konstrukcją. Po kolei zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie. Co prawda nie robiłem tego jeszcze, ale myślę, że te haczyki to nie powinno być z tym problemem. Gdzie ja je mam? Tutaj je mam. Tu mam te haki. A łączniki dojechały chyba dzisiaj, jak nie to dojadą jutro, więc powinno być ok. To uciekam, spadam, pozdrawiam i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.